zostaliśmy wypędzeni z gmachu radia i telewizji, a trzeba było nadal pracować, więc dla radiowców wydzielili salę w domu dla ociemniałych, bo tam było studio do nagrywania właśnie bibliotecznych książek, takich audio dla ociemniałych. No i korzystaliśmy z tego sprzętu, a później już w lipcu zaproponowano mi, żebym przeszedł do audycji telewizyjnej, bowiem szczodre władze litewskie się zrobiły, rozszerzyli znacznie zakres audycji telewizyjnych po polsku. Mieliśmy do 20 minut codziennych wiadomości i jeszcze godzina czasu zostawała niedzielna. Jak był ten pucz moskiewski, to znów przeżyliśmy takie chwile zgrozy, jak to się mówi. Pracując tam dla radia, właśnie w tym lokum dla ociemniałych, bo tam studia znaczy były, to też nasłuchiwaliśmy, jak tylko kolumna pancerników jedzie, to czy nie zechcą czasem nas tam rozgromić, bo przecież im zależało, żeby znikąd nic, jakieś wolne słowo nie przenikało. No i ATUS, komandosi, no i całe te ich władze, to przecież zorganizowali swoją telewizję, swoje wydawanie gazet, nawet polska taka gazeta była, Ojczyzna się nazywała, ale z komitetu praktycznie nikt nie przeszedł na tamtą stronę, z pracowników twórczych, tam kilka technicznych pracowników przeszło tam im pomagać. Audycje telewizyjne szykowaliśmy w Związku Dziennikarzy, a nadawaliśmy z gmachu Sejmu litewskiego. I tak to trwało aż do momentu rozgromienia puczu moskiewskiego. Zwrócono wtedy nasze gmachy radia i telewizji. Oczywiście praca tutaj była niemożliwa na początku, bo wszystko było polamane, zniszczone, z archiwów tylko resztki. Można było jakieś znaleźć zapaskudzone i tak dalej. No, specjalnie pozalewali komandosi, wyjeżdżając z gaśnic te pulpity, klawiaturę i tak dalej. To wszystko rdzewiało i się psuło. I dopiero gdzieś aż w końcu listopada zaczęliśmy normalnie pracować. Tak przyjemnie było, Litwini spotykali po tym 13 stycznia. To mówi: wy, polska redakcja radiowa, żaden z was nie przeszedł na tamtą stronę. Mówiłem, nie mieliśmy żadnego zamiaru, a to dobrze, a to gratulujemy, bo liczyli, że tutaj raz polska taka komórka radiowa, to ktoś przebiegnie na stronę tych komandosów sowieckich. No a później z tego czasu wydzielonego na telewizję zaczęto nas tam po trochę redukować ten czas. Z początku wiadomości codzienne, które były po 20 minut, do 15, później do 10 sprowadzili, a później w ogóle zlikwidowali, została tylko audycja niedzielna, godzinna. Ale po pewnym czasie też ją podredukowali do 40, później do 20 minut. No a teraz to już sami wiecie, jak to wygląda.